Siemanko, moi drodzy, kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie taki pojedynek pomiędzy małą puszką kolekcjonera a blisterkiem ze smyka. Tutaj mamy 6 saszetek, natomiast tutaj 4, więc przełożymy jedną saszetkę tutaj. Wtedy będzie porówno i będzie sprawiedliwie, więc najpierw wszystko otworzę, tak jak zawsze. Zobaczymy, jakie karty limitowane będą w środku i będziemy robić sobie pojedynek. No i popatrzcie, są karty. No, rogi też są coś tam uszkodzone. Mané i Piqué, czyli Senegal i Hiszpania. Będziemy szukać tych dwóch zespołów. 4 saszetki. No a teraz jeszcze blisterek i również tutaj sprawdzimy. Miejmy nadzieję, że nie trafię te same reprezentacje, bo wtedy pojedynek nam się za bardzo nie uda. Ok, mamy to. No, nie ma. Jest Brazylia i Belgia, więc będzie fajny pojedynek. Jedną saszetkę tutaj daję. Po 5 z każdej strony. Ale będziemy to oczywiście razem wszystko liczyć. Więc w sumie obojętnie. No i zaczynamy. Czyli tak. Mamy Niemcy. Mamy Serbię. I jest pierwsza karta z Hiszpanii dla Gerarda Piqué. Francja, Egipt i Islandia. Jeżeli będzie karta specjalna, to za 2 punkty liczymy. Niemcy, Kostaryka, ponownie Hiszpania, czyli już jest 2-0. Anglia, Islandia i Tunezja. Urugwaj, Szwajcaria, ponownie Hiszpania i znowu Nacho, 3-0. Niemcy, Portugalia i znowu mamy Hiszpanów. Saul, czyli to już jest 4-0. Same karty z Hiszpanii wpadają nam na razie. No ale teraz jest odpowiedź. Brazylia, Coutinho. Double Trouble z Argentyny. Nie ma tutaj jednak Argentyny. Chorwacja. Dania. Maroko i Niemcy. 4-1. Urugwaj. Chorwacja. Islandia. Meksyk. Szwecja. I Iran. Czyli też nic nie wpadło. Ani Belgów nie ma, ani Senegalu, ale jest Brazylia i jest zmniejszenie do 2, 4-2. Dania i ponownie Hiszpania, piąta karta już, 5-2. I jeszcze do tego Senegal, sam zawodnik, który jest na limicie, Mané, czyli mamy 6-2, ale szybka odpowiedź Brazylii, jest 6-3. A tutaj Portugalia. 4 saszetki, więc jeszcze dużo się może zdarzyć. Miejmy nadzieję, że wpadnie troszeczkę jeszcze kartek. Argentyna, Costa Rica, Meksyk, Szwajcaria, Arabia Saudyjska i Argentyna. Urugwaj,
Serbia i znowu Hiszpania. Maroko, Peru i Portugalia. André Silva, Rising Star. Czyli mamy na razie 7 do 3. Niemcy, Polska, ponownie Niemcy, Chorwacja, Rosja i znowu Polska. No raczej już się dużo tej nie powinno zmienić. Ostatnia saszetka nam została. Jest 7 do 3. Niemcy, Meksyk, Kolumbia, Rosja, Chorwacja i Islandia. Czyli nie ma nic więcej. Wynik końcowy to 7 do 3. Wygrywa tutaj Hiszpania razem z Senegalem. Jak widzicie, żadna nowa limitka nie wpadła do mojej kolekcji. Wszystkie, które widzicie, mam już. Tak więc trzeba teraz już szukać tylko pojedynczych limitek. Nie ma sensu tych samych produktów kupować, załatwiać. Jeżeli coś wyjdzie nowego, to wtedy. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na następne unboxingi. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.